Witam was i na wasze zdrowie. Witam was. Kolejny temat dzisiaj to jest, bo my przeczytałmy komentarz, po co wy robicie takie żarty za Alzheimer i demencja, bo to nie są żarty. Bo to jest bardzo trudno żyć i tak dalej, i tak dalej. Ale media mamy nasze doświadczenia, specjalnie on razem mnie, co się stało u mnie, kiedy mój pamięć fruła i środkowe 5 minut, ja miałam takie pytanie, cały czas pytałam tak samo. I on mi cały czas daje tak samo reakcję z powrotem, ale mój krótka pamięć to jest mój problem. Tak, może zacznijmy od tego, jak to w ogóle się zaczęło, ponieważ ona dawno, dawno temu, jeszcze za 7 górami i za 7 lasami, miała wypadek samochodowy, w którym gdzie zatrzymała się gdzieś na pasach, żeby przepuścić po prostu kogoś, kto chciał przejść, ale tam jeden samochód, gdzie jechał jakiś pan, który za głęboko spojrzał w kieliszek, wjechał 80 na godzinę po prostu jej w tył samochodu. Przez to nastąpiło pierwsze uderzenie w głowę i już pierwsze małe problemy z pamięcią. Ale później jeszcze była poprawka, ponieważ jeszcze kiedyś jechała na koniu i jeszcze ten koń się gdzieś tam spłoszył. Dokładnie nie pamiętam, jak to się stało, ale wiem, że uderzyła głową w ścianę. Tak? Dobrze powiedziałem? Tak. No. I tu następne się pogłębiły problemy z pamięcią. Także z tą pamięcią były u niej dosyć spore problemy. I rzeczywiście czasami podczas dnia potrafiła się mnie 5, 6, 8 razy, niekiedy 10 razy. A jak jadła jeszcze jakieś słodycze, różnego tego typu rzeczy, to już w pewnym momencie brakowało mi palców u ręki. A dlaczego palców u ręki? Ponieważ już później ustaliliśmy sobie takie coś, że jak ona się mnie pytała coś któryś raz, to ja jej pokazywałem tylko to. Pokazywałem 3, czyli już się mnie pytasz trzeci raz to. Pokazywałem tak, pytasz się już mnie 5 raz o to. W bardzo krótkim czasie. Później już pokazywałem tak, 10 razy. Już się mnie o to pytałaś. A w pewnym momencie już mi brakowało rąk, to już wiem tak robić. Ale po co to jest bardzo ważne dla mnie, bo to jest mój, to jest jego sygnał dla mnie, bo ja mówiłam to do niego i on wie, to funkcjonuje u mnie, bo na czasem mózg od ludzi, które mają, i to nie jest żart, które mają autyzm również, Alzheimer, demencję również, moja jüngste dochter, najmłodsza córka, który jest niepełnosprawny i to nie tylko fizycznie, ale też mentalnie, emocjonalnie, na wszystkie strony. Ja też używam język z ręce i to jest szybsza komunikacja niż komunikacja ze słów. Bo ja nie wiem, jak to musiał uitleggen. Wytłumaczyć inaczej. Ale co zrobiliśmy w ogóle z tym, bo to w sumie jest najważniejsze. Bardzo wielką pomoc przyniosły tutaj tłuszcze. Akurat w tym wypadku ogromną pomoc przyniósł olej kokosowy. Dlatego ona z rana już za każdym razem zawsze jej mówiłem, musisz sobie zjeść olej kokosowy, łyżkę, przynajmniej taką stołową dużą. Jak to zjadła, ta pamięć funkcjonowała bardzo fajnie. Jak zapomniała, to już zaczynała się mnie pytać znowu o to samo. Wtedy było moje pytanie, miałeś olej kokosowy. No nie, zapomniałam. Także od razu go brała, pamięć wracała bardzo szybko i już ten mózg lepiej pracował. Dodatkowo, później, po jakimś czasie, ponieważ my to już jakoś stosowaliśmy, później po takim jakimś czasie dłuższym spotkałem się z takim czymś fajnym badaniem, które było właściwie badaniem. Można powiedzieć, że jest to taki Zelbstest, czyli test na sobie, tak to powiem. Był pewien pan, który miał właśnie Alzheimera. Zapominał już praktycznie wszystko i gdzieś tam były jakieś badania robione specjalnie jakimiś nowymi lekarstwami na to. I ta córka go tam zgłosiła do tego. Lecz niestety tam były takie testy, jakiś taki test z zegarkiem, który się tam robi. No niestety ten pan tego testu już nie zdał. Czyli już było bardzo, bardzo źle z nim. I tutaj po prostu powiedziano, że on się już nie kwalifikuje do tych testów, ponieważ już to jest za daleko ten proces u niego i że to on się już do tego nie kwalifikuje.
Ale ta córka się tam troszeczkę znała na tych rzeczach takich chemicznych i tak dalej. Przestudiowała sobie, co tam właściwie jest w tym lekarstwie. Znalazła, że w tym lekarstwie, które było testowane, był duża, spora ilość oleju kokosowego. Więc co zostało jej innego do stracenia? Po prostu zaczęła karmić tego gościa olejem kokosowym, go tam codziennie jedna, dwie, trzy łyżeczki, czyli rano, południe, wieczór. Po jakimś czasie gościu poszedł zrobić znowu test na ten zegar. Wyobraźcie sobie, że tym razem zdał go perfekcyjnie, jakby nie było żadnego Alzheimera. W tym momencie właśnie miała swoje własne potwierdzenie, że ten olej kokosowy rzeczywiście działa w tym wypadku. Tylko ja jeszcze tak uczulam mniej więcej na to, żeby jeszcze wykasować te wszystkie słodycze i tak dalej. Bo większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że tak naprawdę pogłębiają problem, dając takiemu dziadkowi czy takiej babci jeszcze jakieś słodycze, czy przyniosą jakieś ciasteczka, nie wiadomo co. Wy myślicie, że wy robicie dobrze dla tej osoby, że to miłe, że jej tam coś przyniesiecie, ale tak naprawdę to wy wbijacie wtedy ten ostatni gwóźdź do tej trumny jeszcze. Tym zachowaniem niestety. I to jest wcale nieświadome zachowanie. Nie, że wy to specjalnie chcecie się pozbyć. Znaczy mam taką nadzieję, że nie chcecie się specjalnie pozbyć. Ale to jest wbijanie typowego gwoździa do trumny, tutaj dawanie takich rzeczy, ponieważ mózg potrzebuje tłuszczu. Niestety potrzebuje tłuszczu. I to my też zauważyliśmy, dlatego ona przeszła całkowicie na dietę też keto i od teraz jakoś nagle nie ma problemów z pamięcią. Wszystko pamięta, wszystko wie. Nie pyta się mnie już ani razy, dwa razy to samo. Już się to długo, długo teraz nie stało. Od tego czasu, jak przeszła na keto, jest wszystko idealnie, wszystko tak, jak ma być. Ja byłem na surowym, ale ja zawsze też mam olej kokosowy. Nawet go miałem gdzieś w torbie. Jak gdzieś chodzę, to mam ze sobą taki mały słoiczek. Bo używam go też do czyszczenia zębów, tylko że tam jest mój zmieszany jeszcze z kurkumą i z jaką inną. To macie inny film o tym. Co jest bardzo właśnie, kiedyś, bo to jest bardzo duże informacje też na internet. Ja czytam na mój język oczywiście. Kiedy my zobaczymy na mózg, jak to jest budowlane, jak to jest budowy, najważniejsza rzecz jest de bloedvaten die in de hersenen lopen. Żyły, które przepływają przez mózg. Kiedy my jemy cukier, o ten moment ten mniejszy, gdzie normalnie ten krwi przyjdzie, jest mniejszy. To znaczy... Taka płytka powstaje, zakleja się to po prostu. To jest szybki test, który można zrobić. Weźcie teraz troszeczkę tłuszczu do rąk, wysmarujcie sobie tak ręce i dotykajcie. Jest ok, nie? Fajnie. Teraz weź trochę wody z cukrem, wymieszaj i weź te ręce i rób tak. Za chwilę jak zaschnie. Co się będzie działo? Tłuszcz smaruje idealnie wszystko. Ale cukier, czemu się nagle zaczyna kleić? Tak jakby ci się ręce sklejały. To chyba jest proste, co się dzieje w naszym organizmie. Tłuszcz smaruje. Płynie wszystko dalej, ale cukier zakleja, gęstnieje krew przez cukier. To jest bardzo prosty test, sam może każdy w domu zrobić. Wodę z cukrem rozrób. Jak się robiło kiedyś włosy na cukrze, jak nie było żelów? Stare, dawne czasy. Dużo takich osób starszej daty powinno to pamiętać. Nie było żelów do włosów? Co się brało? Wodę z cukrem. I co jest od ten moment, kiedy wy zbieracie te wody, te cukry na włosy? Co zostało na wasze włosy? To jest twarde. Sztywnieje, no. Kiedy wy zbieracie na przykład smalec gęsi, albo jak to jest ten słowo, nirwet? Łój wołowy. Kiedy wy smarujecie to na wasze włosy, co się stało na wasze włosy? Są tłuste, tak, ale nie są twarde. I tutaj... Hier probeer ik het verschil uit te leggen. To jest różnica między co robi cukier, a to a propos do tych włosów, jeszcze wracając. Zauważono kiedyś tam jeszcze na dzikim zachodzie, dawno, dawno temu, że ci wszyscy, którzy tam mieszkali, czy Indianie, czy kowboje, jeszcze mieli bardzo fajne włosy. W idealnej kondycji. I oni za bardzo o nie nie dbali, nic nie robili z tymi włosami, ale włosy mieli w idealnej kondycji. Co robili? Co było takiego ciekawego w ich diecie? Czego nie robili inni? Oni przeważnie jedli rękami jedli, tłuste rzeczy. No i co? Teraz, żeby nie pobrudzić ubrań ani nic, to co robili? Wycierali te tłuste łapy do włosów i stąd mieli po prostu takie fajne włosy. Tak na marginesie.
co również jest bardzo ważne. I teraz ja wiem, 100% to jest dla mnie zamknięty kapitel. Dla mnie to jest, nie ma możliwości, ja idę z powrotem na ten rzeczy, które jadłam, które oczywiście ja wiem, jak to jest ten smak, ale proszę, tak, że chcesz mówić, co jest absolut zabronione dla mnie, bo ja... Znaczy, jak ona próbowała wracać do węglowodanów, to od razu było widać, że pamięć zaczynała znowu szwankować i tak dalej, ale też robiła się humorzasta. Także ona nie może wrócić po prostu już z powrotem do węglowodanów. Ale o tym kiedyś inny film jeszcze będzie w tym temacie. A z do temat jeszcze... Albo już był, zależy. Jak to wyjdzie, na jakiej zasadzie. Bo ta kolejność się lubi pomieszać. Ja wiem, to jest bardzo straszne na ten ludzi, które mają rodzice. Inne ludzie z rodziny, które mają to. My też widzieliśmy to na mojej matce. I moja matka ma teraz 76 lat, ale ona najpierw też była na omnivor, ale zjadła. Też jadła najpierw wszystko, długo też była troszeczkę wegańska i tak dalej. Ale jedna fajna rzecz, ona przeszła też sobie na dietę keto, praktycznie po niej od razu, krótko potem. Myśmy już wcześniej zauważyli, że też tam z pamięcią coś nie ten tego. Ale teraz fajny przyszedł e-mail, w sumie niedawno jeszcze przyszedł. Mówi, wiecie co, zrobiłam sobie test, bo już teraz też długo jest na tym keto. I mówi, jeden tydzień kupiła gdzieś sobie chleb. Chleb. Jeden bochenek. I to było roggebrot, voor degene die in Nederland wonen. Tak, jeszcze taki niby zdrowszy jeszcze chleb. Wyobraźcie sobie, że nagle nam napisała, że zauważyła, że w tym tygodniu, jak ten chleb jadła, zaczynała jej pamięć szwankować, że po prostu pewnych rzeczy znowu zaczynała zapominać, gdzie je położyła. Sama to wiedziała, sama. To jest rzadkością. Mówi, tak nie było, jak byłam na keto, mówi, a teraz zjadłam ten chleb i coś zaczyna pamięć mi szwankować, mówi, zapominam pewnych rzeczy. Ciekawe, nie? A co też jest bardzo właśnie... Już też nie będzie jeść chlebu. Co też jest bardzo, bardzo właśnie, ja wiem, kiedy ludzie mają Alzheimer, demencję albo inne rzeczy, które funkcjonuje nie 100% na głowę, jest bardzo trudno, kiedy wy mówicie na ten ludzi, oni mają demencję, oni mają Alzheimera. Oni nie chcą akceptuje to. To nie jest żart. On mógł mówić to do mnie, bo ja wiem, kiedy ja robię błędy z moje jedzenia, on robi takie żarty dla mnie, do mnie. To są twarde żarty, bo są polskiego żarty i no ja i polskiego żarty to nie jest dobra kombinacja, ale bo on jest mój mąż, ja akceptuję to. A z pewne granice, bo kiedy ten żart jest za twardy, jak to jest moje reakcje? No to wtedy jej się nie podoba. Absolutnie tak. Nie. I od momentu jest najlepsze, kiedy wy dajecie dobry przykład na wasze ludzie, które mają Alzheimer, demencję, kiedy wy chcecie. Oni przyjdą z powrotem, dat ze hun ook als familielid weer zodanig herkennen. Po prostu do takiego stopnia, że wrócą jak wasz członek rodziny, że was znowu rozpoznają i tak dalej. Daje, wy możecie daj przykład na dobre jedzenia. Bez ciastko, bez makarony, bez takich rzeczy. Skasować te węglowodany, po prostu, jednym słowem. I są dobrze ketogeny przepisy na playlista, bo dla mnie keto, ketogeny jedzenia, to było, to jest i zawsze będzie mój ratunek na problemy, na mózg, na Alzheimer, demencję i tak dalej. Co wy robicie na tę informację, którą już jest mówione,
nie możecie mieć zaufania do nas. Spróbujcie sam. I później wy macie wasze doświadczenia. I dla mnie, kiedy wy robicie taki test z olej kokosowy, zimno, presowanie, nierafinowane, albo inne dobre tłuszcze, to mogę będę też od zwierzęta, nie musiał będę tylko i wyłącznie od planty, of kokos. Z rośliny nie musi być, może być też i zwierzęcy. Tak, jak to tam boli. Tak, to zależy na ile się chce zapłacić na to. Ale jednak olej kokosowy ma w sobie jeszcze taki ekstra składnik, który na tę pamięć też działa. Tak jest. Zróbcie proszę bardzo sam ten test i zobacz, co się stało. Bo według mnie jest lepsze dla was, want jullie moeten je familielid verzorgen. No wy musicie się opiekować tymi członkami rodziny. No. I jest lepsze, kiedy jest dobra komunikacja, bo ja wiem, jak ten ludzie reaguje, które mają demencję, Alzheimera. Oni mogą będą agresywne. Oni też używają ręce. To nie jest żart. To my dwie wiemy od pierwszych ręc, bo mój matka robił tam pracę. Tak, w opiece takiej. No. Ona wie, co i jak. I dlatego my też wiemy i on widział to u mnie. Tak. Dobra. Temat wyczerpany. Także starczy na dziś. Tłuszcze tak są bardzo ważne. Unikajmy nadmiarów tych węglowodanów, ponieważ to naprawdę nam wcale dobrze nie służy. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. Do następnego razu. Nie tylko wasze zdrowie, również zdrowie od waszych rodziców, od waszej rodziny leży w waszych ręce, kiedy oni mają problemy ze mózgiem.